Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Sporo tematów do omówienia. Zobaczymy, ile zdążymy, bo to ja zawsze mówię najszybsze 15 minut w ciągu doby. Sporo tematów drogowych, myślę, że od tego zaczniemy. Czy prawdą jest, że opóźni się wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi krajowej 87 w Barcicach? To znaczy, ten proces już trwa bardzo długo, bo procedura wydania decyzji środowiskowej rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku, także już ponad 2 lata proces trwa, ale tak niestety ten proces jest skonstruowany, że jest tutaj konieczność zasięgnięcia opinii różnych gremiów, między innymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Sanepidu. Natomiast również do wszystkich tych opinii, do wszystkich tych projektów jest możliwość włączenia się różnych stron, między innymi złożenia również pewnych protestów, pytań, wątpliwości i tak dzięki takiej procedurze już ponad 2 lata wykonawca tej inwestycji, inwestor właściwie tej inwestycji, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, stara się poprzez projektantów uzyskać decyzję środowiskową. Na aktualnym etapie zostaliśmy poproszeni, aby w jednej z opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby wskazać alternatywne warianty poprowadzenia tej inwestycji. Chodzi tutaj przede wszystkim o obejście tych feralnych zakrętów na drodze krajowej w Barcicach. W związku z tym zwróciliśmy się do wykonawcy o uzupełnienie dokumentów, czyli przygotowanie dodatkowego opracowania związanego z wariantem alternatywnym i czekamy. Oczywiście to przygotowanie takiego wariantu musi mieć czas, w związku z tym przekazaliśmy informację, wydłużyliśmy termin na uzupełnienie dokumentacji do 31 grudnia, czyli do końca bieżącego roku. W związku z tym na pewno jeszcze to postępowanie parę miesięcy będzie trwało, bo oczywiście po uzyskaniu tych dodatkowych dokumentów od projektantów będziemy je musieli im przekazać do ponownego zaopiniowania zarówno Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak i pozostałym stronom postępowania i dopiero po uzyskaniu opinii będzie można, burmistrz będzie mógł wydać decyzję środowiskową. Czy dalej jest jakiś sprzeciw też, bo wiemy, że tutaj część mieszkańców protestowała przeciwko tej przebudowie? To znaczy, ja w tym momencie nie mogę mówić o sprzeciwie, bo w samym procedurze administracyjnej na tym etapie nie jest żaden sprzeciw rozpatrywany, tylko na tym etapie są uzupełniane dokumenty, czyli jakby piłka jest po stronie projektantów, czyli inwestora. W momencie, gdy będziemy mieli opinię, gdy zostanie znowu zaopiniowany, będziemy wiedzieli przede wszystkim, czy te opinie są pozytywne, czy negatywne, a potem po wydaniu decyzji środowiskowej, gdy się uda, oczywiście najlepiej, gdyby to były pozytywne opinie i po takich opiniach będzie wydana decyzja, znowu będzie możliwość ewentualnych jakichś zgłoszenia protestów. Więc natomiast w chwili obecnej na tym postępowaniu nie jest kwestia sprzeciwów, tylko kwestia uzupełnienia dokumentacji, na którą czekamy. Dużo bliższe są inne remonty dróg w gminie Stary Sącz. To dość świeża informacja. Ponad 5 kilometrów dróg i to sporo tych odcinków w różnych miejscowościach. Tak, to będzie 10 odcinków. No w wielu miejscowościach, w zdecydowanej większości na obszarach wiejskich. To są środki, które uzyskaliśmy z programu Polski Ład w ramach tego komponentu dla gmin popegeerowskich. 2 800 000, do tego dołożyliśmy swój wkład własny, troszkę nam zabrakło, więc dołożyliśmy trochę jeszcze więcej, tak żeby zrealizować te zadania. Mają być zrealizowane do końca tego roku, jest już wybrany wykonawca i przystępuje do prac. Czyli tutaj mamy więcej krótkich odcinków, no skoro to suma jest 5,5, tak? Tak, oczywiście. Tutaj mamy do czynienia z krótszymi odcinkami. To są przede wszystkim takie modernizacje, remonty istniejących dróg. To nie są budowy nowych dróg. Tutaj nie spodziewam się jakiegoś takiego znaczącej zmiany, ale nawierzchnie na tych drogach będą poprawione o 5 km dróg. Tym bardziej, że są to wybrane drogi, które naprawdę potrzebowały tej modernizacji. Także myślę, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, wykonawca się spisze i będziemy już jeszcze przed końcem roku mogli cieszyć się tymi nowymi drogami.
A jeśli chodzi o inwestycję planowaną na ulicy Podegrodzkiej i na ulicy Wyszyńskiego, tutaj nawet mającą już gdzieś, przynajmniej w teorii, miano takiej przyszłej obwodnicy Starego Sącza. Ja nie do końca chcę używać słowa obwodnica, bo obwodnica to tak naprawdę ma jeden cel, wyprowadzenie ruchu z miasta. A tutaj tak naprawdę ważniejszą funkcją tej drogi jest uruchomienie nowych terenów pod inwestycje, czyli ten taki prorozwojowy charakter. Oczywiście bardzo często jest tak, że obwodnice w ten sposób właśnie po jakimś czasie służą. Natomiast ta droga, obwodnice Starego Sącza mamy po drugiej stronie Dunajca i drogą wojewódzką i tamten główny ruch się odbywa. Natomiast tutaj ulica Podegrodzka i ulica Wyszyńskiego przede wszystkim mają dobrze skomunikować i nowe tereny pod inwestycje, jeżeli chodzi o strefę aktywności gospodarczej, bo to jest przecież przedłużenie tej drogi, która już jest wybudowana od Nowego Ronda przez strefę aktywności gospodarczej i potem pociągnięta w stronę Moszczeniczanki będzie udostępniała kolejne tereny pod rozbudowę strefy inwestycyjnej, ale co bardzo ważne, dalsze jej część, czyli od Moszczeniczanki w kierunku zachodnim, w kierunku ulicy Podegrodzkiej, będzie to skomunikowanie z terenami przeznaczonymi pod budowę wielorodzinną i tam już powstaje jedno osiedle mieszkaniowe, drugie za chwilę będzie powstawało w ramach spółki SIM Małopolska, czyli tam, gdzie gmina ma udziały, no i przebudowa w związku z tym ulicy Podegrodzkiej, żeby ten ruch upłynnić, podnieść standard taki komunikacyjny tamtego otoczenia, więc natomiast tutaj mamy podpisaną umowę, to zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, tam już jest decyzja środowiskowa, tam w tej chwili trwają prace projektowe i wykonawca ma to zadanie zakończyć do roku 2024. No i jestem przekonany, że mu się to uda. Ile sobie zażyczył wykonawca za takie prace? Znaczy, to zadanie 13,5 miliona kosztuje. Tutaj mamy również dofinansowanie w wysokości 9,5 miliona z programu Polski Ład, więc to finansowanie jest zabezpieczone. Pozostało, czy już to jest budżet gminy Stary Sącz. Ale tak myślę, to jest, myślę, że jest w tej chwili najlepsza inwestycja w przyszłość naszego miasta. Wspomniał pan już o tych mieszkaniach właśnie, które mają powstać, czy już częściowo powstają przy ulicy Podegrodzkiej. I to jakby są dwie inicjatywy. Jedna to jest SIM, prawda, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa i tutaj też ważne informacje dla osób, które są zainteresowane w przyszłości zamieszkaniem. Właśnie tak, tych miejscach 104 mieszkania, tak? Miałyby powstać. 104 mieszkania powstaną. Tu mam już w tej chwili koncepcję tych mieszkań oraz rozpoczęte są prace zmierzające do uzyskania, znaczy zaprojektowania, takiego już przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast równolegle, zgodnie z procedurami, rozpoczynamy nabór lokatorów tych mieszkań. Przypomnę, są to mieszkania na wynajem, są to mieszkania w trybie takiego budownictwa społecznego, przeznaczone dla tych osób, tych rodzin, których nie stać na zaciągnięcie kredytu na kupno własnościowego mieszkania, ale jednocześnie mają tą zdolność czynszową, czyli mogą wywiązywać się z czynszu związanego z najmem. I co bardzo ważne, wybór najemców będzie na podstawie właśnie tej pierwszego procesu naboru, który rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek, czyli 17 października, więc ci wszyscy, którzy są zainteresowani jakimś usamodzielnieniem, nie mają własnego mieszkania, nie mają własnego lokalu, bo to jest punkt wyjścia, nie mają zbyt wysokich dochodów, bo tutaj te dochody nie mogą przekraczać ustawowego poziomu, mogą starać się o najem takiego mieszkania. To jest oczywiście najem taki odroczony, bo dzisiaj trzeba się zgłosić. Ten nabór będzie trwał do 18 listopada. Na podstawie tej rekrutacji, można powiedzieć, najemców, będzie stworzona lista rankingowa. Te osoby, które znajdą się na tych pozycjach, które mogą być zabezpieczone mieszkaniami, zostaną zaproszone do podpisania umowy. No i potem warunki związane z uiszczeniem opłaty partycypacyjnej. Czyli wkład własny, mimo tego, że to nie na własność, ale wkład własny musi być. Tak, jest to opłata partycypacyjna, tak zwana, która pomaga w procesie budowlanym. Natomiast w momencie, gdy ktoś będzie z mieszkania z najmu rezygnował, ona podlega zwrotowi. Więc jakby to jest taki, zwrotowi oczywiście z pewną waloryzacją czasową, więc tutaj jakby nie ma akurat takiego ryzyka, aczkolwiek no prawda jest taka, że trzeba pewną tą opłatę wnieść. Ona jest w rzędu pomiędzy 900 do 1000 zł do metra kwadratowego. Taką wysokość. I co ważne, te mieszkania mają być gotowe pod klucz w roku 2024, w drugim półroczu.
Jeśli chodzi o wyłączanie świateł w nocy, bo dużo mówi się o tym oszczędzaniu, o tym, że może być trudna zima, czy i gdzie w Starym Sączu, w gminie Stary Sącz jest już wyłączone światło? To znaczy, w Starym Sączu podeszliśmy do sprawy wyłączając światła w takich nienewralgicznych, jeżeli chodzi o sprawy komunikacyjne, nie miejscach, czyli zaczęliśmy od takich przysiłków, zaczęliśmy od takich bardziej osiedlowych świateł, nie na głównych ciągach komunikacyjnych. Na razie nie planujemy wyłączania świateł wzdłuż dróg powiatowych, wzdłuż głównych dróg gminnych, czy wojewódzkiej i krajowej. Natomiast rzeczywiście, i dodam, że to wyłączanie świateł odbywa się w godzinach od 12 do godziny 4.30, 12 w nocy do 4.30, czyli w takim czasie, kiedy można powiedzieć, że bardzo mało osób przebywa w przestrzeni publicznej. No, jesteśmy zobligowani do oszczędzania, zresztą też wiemy, jak wygląda sytuacja. Mówię nie tylko o finansowej, ale również o sytuacji, jeżeli chodzi o zaopatrzenia w energię. I tutaj z pewnością, tak jak wszyscy, jesteśmy pełni pewnych lęków, obaw, ale też zachowujemy się tak, myślę, że racjonalnie. Na razie oszczędzamy tam, gdzie to nie przynosi zbyt dużych strat społecznych. I na koniec nie mogę nie zapytać też o to, bo też głośno już w niektórych samorządach właśnie o kwestii dystrybucji węgla, że samorządy mają się zaangażować w dystrybucję węgla. Co pan sądzi o tym pomyśle i czy gmina Stary Sącz już się do tego jakoś przymierza, już coś więcej wiadomo? To znaczy tak, z jednej strony oczywiście sytuacja jest, ten pomysł jest dosyć zaskakujący i nigdy tego nie, znaczy przynajmniej przez ostatnie 30 lat gmina takich rzeczy nie robiła, chociaż prawda jest, że mamy przygotowany sam program zaopatrzenia w energię mieszkańców i to jest pod tym względem. Wszystkie sprawy, które są ważne dla mieszkańców, są również ważne dla samorządu i tutaj mogę powiedzieć, że na pewno jest to rzecz, którą się zajmujemy ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Natomiast nie jest to takie proste i jednoznaczne. W tej chwili rozeznajemy sprawę. Powiem uczciwie, na razie nie jesteśmy do tego przygotowani, ale jeżeli będzie taka potrzeba, zostaną stworzone pewne instrumenty prawne, no i przede wszystkim będą takie możliwości, to oczywiście naszych mieszkańców nie będziemy chcieli zostawić samych i będziemy chcieli, jeżeli będzie taka potrzeba i to będzie mogło przynieść korzyść mieszkańcom, to się w to po prostu zaangażujemy, to nie ma dwóch zdań, choć jak mówię, wiele tutaj jest takich niepewności i mówię tutaj bez robienia zbędnej polityki wokół tego tematu. Generalnie rzecz biorąc, na pewno nie możemy mieszkańców zostawić samych z problemami tak podstawowymi jak ogrzanie mieszkań. No ale pozostaje mieć nadzieję, że w kwestii właśnie ogrzewania, czy pewnych możliwych braków, jak to, że tak powiem, gdzieś pada, gdzieś ludzie mają pewien strach i lęk z tym związany, że to może na to strachu i lęku się zakończy i będzie dużo lepiej niż w tych szczanych scenariuszach. Miejmy nadzieję, aczkolwiek to mówię tak, że z jednej strony nadzieja nadzieją, ale my jako samorząd, my jako po prostu ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo też musimy się do tego bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowywać i angażować, więc jakby od tej strony mówię, na pewno nie jest tak, że tylko na samej nadziei samorząd starosądecki się opiera. A mówił o tym wszystkim Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Dziękuję za wizytę w naszym studio. Dziękuję bardzo i życzę Państwu dobrego dnia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.